Tą godzinę chcę Panu poświęcić tylko i wyłącznie Tobie. Odczuć swoją obecność, przedstawić nasze prośby, nasze uwielbienie także i dziękczynienie Tobie. Za chwilę poprosimy Ducha Świętego, aby przyszedł na pewno to miejsce, nasze serca, nasze umysły, usta, aby wpadały Ciebie na. Thank you.
jak kiedyś boski Zbawicielu, pasterze przed Twoim żółkiem, tak i my z radosnym sercem klęczymy przed Tobą. Wiemy, że tu, w Najświętszym Sakramencie, jesteś obecny jako Bóg i jako człowiek, że dla nas narodziłeś się w Betlejem. Panie Jezu,
Ty sam zechciałeś dać Ojcu w niebie zadośćuczynienie, którego my, ludzie, nigdy nie moglibyśmy uczynić. Dlatego już przy Twoim przyjściu na świat rzekłeś do Ojca: ofiary ani darów nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, aby spełnić Twoją wolę, Boże. Abyśmy słowem i czynem wyznawali Cię wobec ludzi.
Ciebie wychwala zastęp męczenników. Ty sprawiłeś, że dzieci niezdolne jeszcze do walki zdobyły Pana zwycięstwo. Niech Twoja hojna opieka ustrzeże nas od upadku. Ciebie chwała za zastępczym czynników. Ty przez krew swoją odkupiłeś niewinne dzieci. Oczyść nas z wszelkiej nieprawości. Ciebie chwała za zastępczym czynników. Ty przyjąłeś niewinne dzieci jako pierwszych członków swego królestwa. Dopuść nas do udziału w wiecznej uczcie. Ciebie chwała za zastępczym. Ty w dzieciństwie zaznałeś prześladowania i tułaczki. Miej w opiece dzieci, które cierpią z powodu niedostatku, wojny lub innego nieszczęścia. Ciebie chwała za zastępczym. Boże nasz Ojcze, w dniu dzisiejszym święci młodziankowie męczennicy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią. Spraw, abyśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, tą wiarę, którą musimy ustalić. Ciebie chwała zastęp męczenników. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
dzieci. Wszystkie dzieci powierzają Najświętszemu Sercu Jezusowi. Te narodzone i te nienarodzone. Te narodzone, aby zeznały miłości, ciepła. I za te nienarodzone, aby również zeznały miłości, ciepła, aby matki przyjęły je z radością i z dziękczynieniem. I aby nie zastanawiał się, czy nie chcą, czy nie chcą, tylko żeby wszystkie dzieci by chciały, żeby wszystkie dzieci zaznały szczęścia. Pomódlmy się w chwili ciszy. Uwielbiam Cię, Panie.
Chcę w naszych sercach znaleźć do domu, do naszych najbliższych. Dziękujemy Ci za ten czas, słowa, muzyki, kontemplacji, modlitwy. Chcę Cię Pan jeszcze raz ostatnio uwielbić. Wyznać, że jesteś naszym Królem. Przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie.
Wam podziękować jako zespół Nazaret za to, że przychodzicie tu z nami się modlić. Księdze Jacekowi za te żegnanie, które tu stoi. Księdze Jacek, który stoi na wysokości zadania. Mirkowi i Grażynce za to, że możemy sobie ciepło siedzieć. No i co, prosimy i zapraszamy na następną środę. Będzie...